Cześć. Ten filmik jest filmikiem na wstęp, żeby troszeczkę Wam powiedzieć, o czym będzie ten dział. A mianowicie chodzi o dział wędkowanie sportu. Z tyłu tutaj za mną macie, o proszę bardzo, ciacho, próbuję palcem pokazać, macie nasz port. Port w Warszawie jest największym portem rybackim w Polsce. Mamy najwięcej kutrów i ogólnie się najwięcej dzieje, jeżeli chodzi o przynęty do wędkowania na przykład z plaży, czy nawet wędkowania sportu. Raczej nie ma z tym problemu, przychodzicie do portu, zawsze jakiś kuter jest, gdzieś tam możecie sobie taką rybkę jedną odkupić, przeważnie taki marynarz, szyper daje taką rybę, naprawdę, bo no to akurat jest, wiecie, malutka, ale nie ma z tym większego problemu. Teraz tak, w porcie oczywiście można wędkować, trzeba mieć oczywiście na to odpowiednie pozwolenie, pozwolenie kosztuje 49 zł. O tym pozwoleniu mówiłem w dziale surfcasting. Warto sobie do tamtego działu przejść, zobaczyć, jak to tam wygląda, jak to wygląda w praktyce, bo no, część rzeczy będzie nam się powtarzać. Jeżeli my będziemy łowić flądry z portu, z główki, czyli tam, gdzie mamy latarnię morską, tą zieloną w porcie, no to będziemy mieli mniej więcej podobną sytuację, co byśmy łowili z plaży. Mamy w zasadzie podobny zestaw, może mieć mniejszy po prostu, bo nie trzeba aż tak daleko zarzucać. Od razu mamy jakąś tam porządną głębokość. Ale co chciałem powiedzieć, sprzęt ogólnie jest ten sam. Te same przypony, jeżeli chodzi o przynętę, też tą samą stosujemy, jeżeli chodzi o żyłki. No tutaj nie trzeba mieć żyłki jakieś tam strzałowej czy coś, ale o tym wszystkim później. Na tą chwilę kończymy ten malutki filmik na wejście. Mam nadzieję, że zachęcił on do tego Was, żeby subskrybować kanał, bo z czasem systematycznie będziemy tutaj dodawać następne fajne rzeczy. Na razie, trzymajcie się.